przyjechałem nad uroczą rzeczkę, jeziorkę. Trochę sobie w niej brodzę, trochę łowię. Nic nie bierze, ale to nieważne, nie po to tutaj przyjechałem. Mam dzisiaj do wypróbowania spodnie Pros z grubej czarnej gumy, o takim charakterystycznym, jak widzicie, wyglądzie. Bardzo charakterystycznym. I ciekawych dźwiękach, przypominających stare, poczciwe, czarne gumiaki. Dlaczego właśnie tutaj przyjechałem w tych spodniach? Otóż ta rzeka ma to do siebie, że w tym odcinku około warszawskim, można powiedzieć koło piaseczyńskim, jej dno obfituje w różnego rodzaju osobliwości, typu rozbite butelki, druty, kamienie. Widziałem nawet przepływającą skrzynkę po piwie. Otóż w takich spodniach można się tutaj poczuć naprawdę dobrze, bo są odporne na wszystkie takie rewelacje. W normalnych spodniobutach byłoby to ryzyko, a tutaj ja sobie chodzę i naprawdę niczego się nie boję. Poza tym postanowiłem sprawdzić te spodnie w takim trochę nietypowym dla wędkarzy środowisku, w którym najczęściej nie pojawiają się w pełnym rynsztunku. Zobaczcie. Biorą, biorą! Hej, sorry. Co sądzisz o takich ciuchach? Podobają ci się? Nie uważasz, że to jest praktyczne w takiej pogodzie właśnie? Podobało jej się. Podobają się pani takie ciuchy? Tak, nie uważa tak. Pani, że są praktyczne na taką pogodę? Tak. O. Jestem pod H&M-em, zaraz spotkam kogoś, kto się zna na modzie i zapytam się, czy to nie jest jakaś obraza wobec społeczeństwa, żeby chodzić w wędkarskich ciuchach po mieście. No moim zdaniem to jest bardzo stylowe. Czarna skórka, lateksik. Może coś dobiorę? Nie wiem, czy to męski dział. Dzień dobry. Przepraszam, pan ma pozwolenie na filmowanie? Wiem, o co chcecie się zapytać. Gdzie można kupić takie spodnie? Nie, nie tam. Oczywiście, takie rzeczy można kupić w każdym większym sklepie wędkarskim. No, taką specjalną gumką można się przepięknie spiąć. W razie gdyby ktoś nie lubił ogromnej przestrzeni tu z przodu, ja akurat wkładam sobie taką torebkę tutaj, w której mam dokumenty. Zresztą tu jest kieszeń w ogóle pod spodem, bardzo wygodna. Ale jak ktoś lubi być spięty, to proszę bardzo. Wszystko jest, no. Porządne spodniobuty. Na maksa. Masz kwas solny, wrzątek albo opalarkę do crème brûlée? Zastanawiacie się pewnie, co robię, dlaczego tak się znęcam nad tym materiałem. Słuchajcie, to jest właśnie kawałek moich spodni Pros, który poddałem ekstremalnym warunkom, czyli tarcie i napierdzielanie kamieniem. Czyli dokładnie to, co robi udo czy łydka wędkarza, kiedy wpadnie między kamienie bądź porusza się na kamienistej opasce. Słuchajcie, ja musiałem się bardzo postarać, żeby to przebić. W przypadku normalnych spodniobutów byłoby to jedno pyknięcie. Chyba sprawa jest jasna. Dla tych, którzy nie potrzebują tak głęboko brodzić, jest jeszcze wersja krótsza. Zwyczajne, klasyczne wodery przypinane z boku na pasek. Wykonane z tego samego ultramocnego materiału. Je dużo łatwiej ściągnąć w razie czego, także można je zapakować do plecaka. Zresztą te drugie duże też, no ale to jest już sama wygoda. A, i dzięki tym szelkom właśnie bocznym, to nawet jak się władujecie w muł, to jest szansa, że jakoś uda się odessać razem z woderem.
Cześć. Mam pytanie. Podobają się wam takie spodnie? Naprawdę? Czy tak mówicie tylko, bo żeby powiedzieć, że to było miło? Bo one trochę tutaj cisną, tak w ogóle chciałem powiedzieć. Ale to już dla mnie jest opcja taka nieprzyjemna. Ale na przykład jak chodzę po mieście w ten sposób, to nie przeszkadza wam to, że w ogóle... Znaczy, taki gad obleśny. Ale nie jest obleśnie. O. Cholera, poszło!